zająć Państwu za dużo czasu, ale chciałam się podzielić dwoma refleksjami związanymi przede wszystkim z Adamem, a w drugiej kolejności z albumem. Proszę Państwa, każdy z nas żyje w tym mieście, znamy dużo ludzi i czasami bywa tak, że ci ludzie, których spotykamy, z którymi pracujemy często, pewnego dnia zobaczymy ich inaczej. I dla mnie taką przygodą zobaczenia inaczej był Adam. Myśmy, najpierw go znałam jako człowieka pracującego w gazecie, robiącego zdjęcia, fotoreportera. Później zamawiałam u niego zdjęcia różnego rodzaju, takie związane z moją pracą, aż pewnego dnia dostałam od niego zdjęcia takie spoza naszych zawodowych spraw, na którym była jego żona i jego dzieci. I te zdjęcia były tak piękne, że ja zobaczyłam w Adamie poetę obiektywu. Zobaczyłam innego człowieka, niż go znałam przez tyle lat. I to było bardzo piękne doświadczenie. I właściwie to był moment, w którym zrodził się pomysł na album, bo ja zapragnęłam zobaczyć jego więcej zdjęć. Jego więcej duszy, tak naprawdę, bo w tych zdjęciach właśnie, które pokazał, na których były jego dzieci, jego żona, była jego dusza, było coś więcej, co tak naprawdę jest dla nas najbardziej atrakcyjne w drugim człowieku, te coś więcej, jeżeli uda się to zobaczyć. I myślę, że ten album jest takim pokazaniem właśnie czegoś więcej w Adamie. I za to chciałam mu podziękować, bo to jest właśnie piękne odkrywanie siebie samego poprzez swoją pracę. A druga rzecz, która była dla mnie ważnym doświadczeniem, to była praca redaktorska. Mi jako poloniście zdarzyło się pracować nad książkami, nad redakcją książek, ale to była bardzo specyficzna praca, ponieważ na pierwszym naszym spotkaniu Adam przyszedł i przyniósł krążek, który jak otworzyłam, to się po prostu przeraziłam, bo było na nim 200 zdjęć, z których należało wybrać może 80, może 70 i należało do tego znaleźć jakiś klucz. I on mnie z tym zostawił. Ja go pytam, no Adam, ale czy masz jakiś pomysł? Bo wiesz, nie mam. I z tym się rozstaliśmy. I to było doświadczenie zupełnie bez radości, takiego jakby... No, zobaczenia pomysłu na te zdjęcia. Zobaczyłam, jak one są różne, jak one są piękne, jak one pokazują różną twarz Ostrołęki. Właśnie tak, jak tu pani prezes Nowicka mówiła, że i twarz w mgle, i twarz w deszczu. I taką no, bardzo różnorodną i bardzo trudno było znaleźć jakby pomysł na to, żeby tą różnorodność pokazać, ale żeby ta różnorodność była jednak w jakiś sposób uporządkowana. Po tej pierwszej sesji wybrałam 80 zdjęć i te zdjęcia już oddałam kolegom dalej do dalszej pracy. Tam się, myślę, zrobiło. Jeszcze przetasowałam z tych 200 zdjęć. Jeszcze wiele się zmieniło, bo dalszą pracę też wykonywał Zenek razem z Adamem. Także to było takie specyficzne doświadczenie właśnie z jednej strony ogromu, bo ja zobaczyłam, ile właściwie on ma do powiedzenia, że aż szkoda z tych 200 zdjęć wybrać tylko, no, tylko tyle, ile założyliśmy do tego albumu, że on ma mieć tyle i tyle stron i tak ma wyglądać, więc jakby ta dyscyplina nam tutaj też wytyczała, ograniczała nas. Ale myślę, że to, co jest zawarte w tym albumie, pokazuje i różnorodność, i właśnie urodę naszego miasta. I urodę Adama, tą urodę wewnętrzną, która widzi inaczej, patrzy inaczej. Także za to doświadczenie serdecznie dziękuję, bo to było bardzo specyficzne i bardzo cenne dla mnie osobiście doświadczenie. Ale chciałabym z tego miejsca podziękować jeszcze jednej osobie. Kiedy pojawiły się teksty i no, pojawił się pomysł, żeby te teksty przetłumaczyć na angielski, pojawiła się też nowa osoba, myślę, która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie swoją postawą. To jest pan tłumacz, który przetłumaczył nam te teksty, pan Mariusz Sadowski. Widzę go tutaj na sali. Proszę się pokazać.
I kiedy w naszym kosztorysie rozglądałam się za tym, żeby tutaj znaleźć jakieś miejsce na uregulowanie rachunku z panem Mariuszem, usłyszałam: nie, dziękuję, to jest w prezencie dla tego miasta, to jest w prezencie dla Adama.